Indugę. Dawno temu do tego brzegu przybyli nasi ojcowie. Król nadał im ziemię pod warunkiem, że wykarczują las. Jak teraz, tak i wówczas puszcza była miejscem ciemnym i strasznym. Jednak nasi ojcowie bardzo chcieli tu osiąść. Noce spędzali na rzece. Z pokładu słyszeli starucha i wycie wilkołaków. W dzień próbowali trzebić puszczę ogniem i toporem. Drzewa okazały się za wielkie i za twarde na edirnską stal. A na ogień puszcza odpowiadała, wysyłając coraz to nowe koszmary z kniei. Z osadnikami przypłynęła kapłanka, mądro kobita, która rzekła im wreszcie, że ta ziemia nie należy do żadnego człowieka i nigdy się człowiekowi nie podda. Kapłanka zaprowadziła ludzi w knieje i pokazała im ołtarz Vejopatisa, dawnego boga. Wszyscy zrozumieli, że ta kraina nigdy nie będzie ich. Mogą co najwyżej osiedlić się na jej skraju. Nasi dziadowie pokłonili się Vejopatisowi i złożyli mu ofiary. A ten chronił ich przed puszczą i dał im rybną rzekę. Ustawili w lesie słupy, by po wsze czasy wyznaczyć granice między tym, co ludzkie i nieludzkie. Tak było, tak jest i tak będzie.